Witam Was bardzo serdecznie. Czas obejrzeć kolejną pozycję z 16 aukcji poznańskiego domu aukcyjnego w najszlachetniejszym metalu. Prosty, jednakże piękny i bardzo efektowny medal. Wybity w 1677 roku z okazji odwiedzin Gdańska przez Parę Królewską. Medal wagi siedmiu dukatów nie jest ogromną rzadkością, jeżeli tego typu obiekty o różnych wagach, siedmiu, ośmiu czy dziesięciu dukatów można spotkać w przeciągu 20 lat wielokrotnie, znaczy to, że ich nakład był dość duży i wiele egzemplarzy przetrwało próbę czasu. Stempel autorstwa Jana Hyna Młodszego, jednego z bardziej znanych medalierów gdańskich, robi nieodmiennie ogromne wrażenie. Wybity ku czci pary królewskiej, która bardzo często wizytowała miasto. Większość dzieci królewskich rodziło się w Gdańsku, Stąd też prawie ciągła obecność krojowej w mieście. Pewnym nowatorstwem zastosowanym przy biciu tego medalu jest specjalna konstrukcja pierścienia, który nanosił sentencję przy biciu medalu. W związku z tym, w odróżnieniu od wcześniejszych medali, medal ten nie ma rantu gładkiego, a napisowy. Medal nie jest szeroki, nie ma dużej powierzchni, ilość użytych ozdobników jest również dość mocno ograniczona. Na medalu przedstawiona jest para królewska Jan III Sobieski i Maria Kazimiera oraz drzewo oliwne i palmowe, a między nimi tarcza herbowa Sobieski. Tego typu obiekty rzadko zachowane są tak jak ten egzemplarz. Bardzo często ich waga sprawia, że posiadają jedną bardzo dużą wspólną wadę. Przez czystość metalu i masę metalu zawartego w tym przedmiocie zazwyczaj bardzo łatwo się wycierają. Mają zatarte wysokie partie reliefu oraz matowe tło. Powoduje to niecelowe działanie jak przy innych monetach, ale po prostu nawet długie przesunięcie po stole czy lekki upadek z niewielkiej wysokości. Ten egzemplarz nie ma wtórnych wad, nie ma wtórnych defektów, nie był oprawiony i noszony jako medalion, a z racji tego, że ten medal jest naprawdę ładny i do tego całkiem okazały, bardzo rzadko spotykają się walory, które nie mają żadnych defektów rantu. Przede wszystkim ma on piękne lustro i genialnie zachowany relief. Dla obiektów tej wagi jest to bardzo rzadkie, szczególnie że tutaj mamy dość wysoki portret królewski. Jeśli spojrzymy sobie na, na ramiennik sobieskiego, widać, że on aż wyskakuje z tego medalu. Jest bardzo wysoko położony względem tła. Medal ten stanowi bardzo ciekawy przykład propagandy i chęci wpływania na decyzje królewskie poprzez obdarowywanie takimi prezentami króla oraz jego dworu. Medal ten nie miał bowiem za zadanie nic innego, jak tylko sprawić, że król będzie miastu dużo przychylniejszy. Serdecznie dziękuję panu Sergiuszowi Sztube, który oprócz tradycyjnie już możliwości obejrzenia tej monety i pokazania jej na filmie, podzielił się ze mną swoją nieocenioną wiedzą w zakresie mennictwa polskiego w złocie i swoimi latami doświadczenia. Cennymi spostrzeżeniami, no i zapraszam Was do oglądania innych materiałów. Cześć!